Witajcie w stodole u Pitera ponownie. Jest początek kwietnia i słoneczko napierdziela, ale nie wiem kiedy ten film wyjdzie, więc daty mogą się nie zgadzać. Sezon się zaczął, co dzisiaj zaczniemy może przygotowywać maszyny do sezonu. Zresztą sezon tu jest cały czas, bo zimę to ja widziałem tutaj może raz przez 5 dni. Nie zwracajcie uwagi na bałagan, bo ja na niego nie zwracam, więc wam też nie powinien przeszkadzać. Zaczniemy od akumulatora, albo może sobie na końcu go zrobimy. Akumulator był wyjęty, 2 miesiące chyba był w ciepłym. Wymienimy olej, bo już jest czas. Zresztą ja co sezon wymieniam olej. No, bałagan jest, musi być. Przez zimę się tutaj nazbierało. Ciemno. Wiem, że ciemno. Za chwilę będzie jaśniej. Mam tutaj turbo światło. Mogą być fale. LEDowe oświetlenia mają to do siebie, że robią takie zakłócenia. Spuścić olej, tak? Ale nie będę rozgrzewał silnika, bo motocykl stał dobre 4 miechy. Tym pewnie cały gnój i tak spłynął na dół. Więc nie mam zamiaru go teraz rozgrzewać, żeby go znowu rozprowadzić po całym silniku, żeby to wszystko się znowu rozbiło. Pewnie z całej magistrali wszystko zdążyło spłynąć, więc cały gnój pewnie jest na dole. Róbcie jak chcecie. Ja robię w ten sposób, że stał i nie będę go rozgrzewał, żeby spuścić ten olej. Zdejmujemy filtr, zdejmujemy koreczek. Co tam była 8, o ile dobrze pamiętam? Tutaj od razu wyjaśnmy sobie na początku filmu, że ja niczego nie reklamuję, ani nikt mnie nie sponsoruje. To jest osobisty mój projekt. Gdzie jesteś? Zobaczcie, coś tu jest, jakiś... Coś tu się skrapla. Niedużo, ale... Ale coś tam się skraplało, czyli ten... miedziana uszczelka. Sorry, że się tak duszę, ale łamie ten język polski. Gdzie jest ten fajfus? Tutaj. O? Spocony. Ta miedziana uszczelka była... Albo był jakiś piasek się dostał pod nią, albo coś. Między jedną stronę albo drugą, pod śrubę albo pod kartery, pod miskę. Kartery, to się mówiło jak się miało w łezkę. Poszło całkiem lekko, 18 newtonów. 18 stopni na dworzu. Ups. Całkiem fajnie. O, ten olej jeszcze ma ładny kolor. Widać tam, jak płynie? Nie bardzo. Może teraz. Całkiem fajny kolor. Idę po szmatę na ten korek. Płynie sobie, płynie. Powinienem korek wlewowy odkręcić, co by mu się lepiej oddychało. I tak zrobię pewnie. Zabiorę was na drugą stronę. Ok. Nie ma śmietany. Kulant wymieniałem w zeszłym roku, więc nie będę go ruszał. Mimo tego, że mam świeży, ale podaruję sobie na ten sezon. Ok, zajmiemy się wykręcaniem filtra. Chciałbym, żeby poszedł palcami. Palcami, rękoma. No ale nie. Może żabki? Muszę go zgnieść. Tak jest do wyjebania. Czyli kontynuujemy serię. Robimy coś z niczego. Stodoła u Pitera. Idzie. Słuchajcie, ja bym to nawet śrubokrętem był w stanie otworzyć, jakbym chciał. Pierdoliłbym dziurę w nim już. Prezerwatywy się rozerwały. Takie było parcie. Płynie. Dziuz. Alright, to niech sobie popłynie teraz.
Nie zabij się. Ok, jak on sobie tam leci, wiem. Jakby był ciepły, to by płynął lepiej i tak dalej. Ale nie jest. Plus to czerwony, a ten minus to nie czerwony. Może być niebieski, może być czarny, ale na pewno nie czerwony. Podłączamy w pierwszej kolejności czerwony. A gdy odłączamy, napiszcie w komentarzach, to który najpierw powinno się według Biblii odkręcić? Minusową czy plusową? Zrobimy taki quiz. Zawsze lubię, jak te kwadraty mi się gubią w tym akumulatorze, gdy wyciągam. Dlatego już przyzwyczaiłem się przykręcać te śrubki, chociażby załapywać, żeby ten kwadrat, który tam jest w środku, nie wiem, prezerwatywy są za małe, jeszcze w zeszłym roku były dobre. Ręce mi urosły przez zimę. Krzyżak. Cyk. No i co tam? Jak przed startem pierwszym po zimie przygotowujemy motocykl? Sprawdzamy oczywiście hamulce, sprawdzamy wszystkie płyny, naciskamy na resory, na przedni teleskop, czy jeszcze działa. Sprawdzamy, jeśli chcemy dogłębnie sprawdzić, to możemy podkręcać pokrywki od zbiorniczków hamulcowych, aby sprawdzić kolor płynu hamulcowego, sprawdzić poziom płynu hamulcowego. Jeśli mamy taką zabawkę, taką sondę do mierzenia wilgoci, jaka jest w płynie hamulcowym, możemy się tym pobawić. Płyn hamulcowy tylny, tu mamy poziom, mamy ładny kolor brązu. Poziom przedniego, płyn tutaj jest więcej niż pół. Tylny zawsze będzie taki brązowy, bo przewody hamulcowe biegną koło wydechu. A nie przypominam sobie, żeby ten motocykl miał taką spiralę na przewodzie hamulcowym. Zobaczmy. Nie ma. Nie ma tutaj takiej, powinna być taka spirala, która odbiera ciepło od wydechu tutaj, bo przez ten wydech hamulcowy robi się jak herbata takiego koloru. Dobra, systemy elektryczne online. Jest. Uznaliśmy, że wypłynęło. Należy dobrze wszystko oczyścić. Powierzchnię tutaj. Spróbuję was tam postawić pod spód. Moment. Tu na górze tego gówna może być piasek, którego nie chcemy. Na dole też trzeba ładnie wyczyścić to miejsce. Podkładkę najlepiej dajemy nową i sprawdzamy, czy na nakrętce nie ma tutaj wżerów jakichś. Nie skropcie tutaj żadnymi śrubokrętami. Tak samo z dołu, może być od piasku. Też należy to ładnie wyczyścić i to zaraz zrobimy. Nie wiem, dlaczego nie ma tutaj w tym filtrze takiej folii, która powinna być. Przestałem lubować się w olejach rozlewanych przez firmę Total. Za chwilę pewnie zamkną mój kanał, bo krytykuję ten olej. Wolność słowa.
każdy może mówić co chce. Tak samo jak co do komentarzy związanych. A skąd wiesz, jaką siłą dokręcić tą śrubę? Wiem. A jak ktoś nie wie, to niech sobie zajrzy do Biblii i się dowie. Tak tyle co do komentarzy. Zalewamy tutaj soczek wiśniowy do środka, żeby się napił filtr. Żeby od razu do fulla zalać, bo on to i tak wciągnie. Po co to się robi? Żeby silnik nie wystartował na sucho. Nawet pachnie wiśniami. No bez kitu. Ale jazda. Pachnie jak jakiś płyn do prania. Aż ślinka leci. Napiłbym się czegoś, suszy mnie jak smok. Nie wiem, nie mam nic tu do picia. Nie wiem, może gdzieś mam wodę destylowaną. Jest, dobra. Mogę się szmoknąć wodę destylowaną. Przecież to nie jest nic takiego. Dobra. Od razu lepiej. Woda destylowana jest skroploną parą. Widzicie, jak wszystko wypiło? Bierzemy troszeczkę oleju i smarujemy tą uszczelkę, żeby nam się nie zmarszczyła, jak będziemy przykręcać. Przykręcamy rękoma, a nie jak jakimiś kluczami, bo później możemy urwać tą, rozerwać po prostu ten filtr. Podoba mi się ten zapach. Naprawdę, same truskawki. Truskawkowy bardziej niż wiśniowy. Jakiś płyn do prania. Leniwa sobota. Pogoda śliczna. Słoneczko. Dobra, niech sobie tam ma. Uszczeleczki. Tu już poczyściłem ładnie. Tutaj tą krawędź. Jest piękna, lśniąca. Dobra, co my tu mamy? Weźmiemy szeroką. Ale to nie będzie ta. Na pewno nie. Szeroką odpada. Ta jest za duża. To już widzę. Czy ja będę tak, o to jest używana, tutaj to ja nie chcę, pewnie zostało czegoś od kranu albo coś. O, ta jest prawie dobra, ale mogłaby być zdeczko szersza. Ta jest ładna, prawie że idealna, tak. Jeśli chcecie dobre klucze dynamometryczne, to polecam firmę HMB, dostajecie za testem, mają 0,5% błędu tylko. Mamy tutaj testy, które zostały wykonane na każdym z trzech kluczy osobno. Siły, jakie były i jaki margines błędu. No tak, tu mam przejściówkę z dużego kwadratu na mały. Nie, to średni jest. No to już dokręciliśmy. Nie mam tej przejściówki. What? Nie mam przejściówki w drugą stronę. Mam wszystko ze średniego kwadratu. Mam ze średniego kwadratu na duży kwadrat. Wtedy mógłbym użyć tego. On jest od 20. Jakbym go ustawił na 20. Dobra, muszę skoczyć po tego, poszukać, bo nie wiem gdzie on jest. Podejrzewam, że jest gdzieś tam w skrzyni. Muszę go przynieść. No i jest, ma medium na duży kwadrat. Nie było ciężko go znaleźć, wiedziałem gdzie jest. Dobra, działa, to jest ten. To jest ta końcówka. To będziemy mogli sobie dokręcić. 18 newtonów, wyrzucę screena, żeby nie było komentarzy, a skąd wiesz? Wrzucę wam link, jak chcecie, do tych kluczy. Ja z tego nic nie mam, już mówię z góry, to nie jest nic sponsorowanego. Tu jest ósemka. Dobra, ustawię na 20 i cofnę o jeden obrót. Sucho, patrzcie, suchutko. Wszystko wyciurkało.
cichutko wchodzi, bez żadnych trzasków. Topor jest bardzo ładny. Podoba mi się. Znaczy, że nie ma żadnego piasku. Yes. Dobra. A teraz z tym precz. Tylko żeby nie było tak jak w tych memach, jak gościu wylatuje z całym wiadrem oleju. Możecie sobie gazetę poczytać z 2021. Zrobię teraz na ślepo. Nie ma włosów, to powinno pójść. Może nie. Może powinny być włosy. Już? Wiecie co, dla mnie to jest super, super lekko. Nawet nie przyłożyłem się. Nastawiam na 20. Pierdolę to. Jest 20. W Biblii jest 18, ale się pociło mi tu ostatnio. Nie chcę teraz, żeby się pociło znowu. 20. Ok. I nie ciągniemy już bardziej, gdy już kliknie, nie? Możemy jeszcze raz spróbować. Możemy jeszcze raz spróbować, jeśli chcemy. I 20. Po użyciu rozkręcamy go do zera, żeby nie niszczyć tej sprężyny, która jest tam w środku bardzo delikatna. Precyzyjna, może nie delikatna. Ok, manfilter wszystko wypił. Jeszcze raz mu tu smarnę, bo wypyschło już. A potem po wlaniu oleju do silnika zostawić go na chwilę. Nie odpalać go od razu, bo olej będzie wyżej niż ten cały filtr i on się sam napije. Akurat jest tutaj dobre rozwiązanie. W niektórych silnikach filtry oleju są wyżej od poziomu oleju, jaki jest w silniku. Ok, powierzchnia jest czyściutka. Tak. Bardzo. Nie ma żadnego piasku. Powinien iść leciutko. Jeśli będą jakieś opory, to znaczy, że krzywo się wkręca. Widzicie, że całkiem leciutko idzie. I teraz widzę, słyszę, czuję. Widzę, słyszę, czuję, że uszczelka jest zasysane. Dokręcamy go rękoma. Możemy mocno. Jeśli macie parę w łapach, dokręcajcie go mocno. Za jakiś czas można sprawdzić, czy tutaj z dołu się nie poci. No, już więcej nie pójdzie. Jeszcze się przyłożę. Może go uda mi się zerwać. Nie ma tu jak. Gdybym miał... Idę może z drugiej strony. O! Teraz to już w ogóle będzie malina. Yes! Zapraszam Was, moi mili, na drugą stronę. Użyjemy lejeczka. I zaczynamy wlewać. Jego klew. Jest czerwone też jak klew. Tyle wchodzi. Z filtrem nowym. Zrobimy ASMR nalewanie oleju. Chciałbym, żebyście również widzieli to kółko na dole. Baniaczek już prawie leży w poziomie, a kółko jeszcze nawet nie pokazało nic. O, pokazuje się. Teraz spokojnie, dajmy mu spłynąć, żeby nie przelać. Ok, moja metoda jest taka, że zostawiam go, bo to musi i tak przez wszystko, przez sprzęgło przepłynąć, przez kosz. I tutaj będzie, to wzrośnie, gdy to będzie tu spływać, to poziom się podniesie, ale również filtr będzie spijał. Więc będzie się tutaj ten poziom wyrównywał.
za jakiś czas przyjdę tutaj i zobaczę, skontroluję poziom, doleję ewentualnie lub zakręcę korek w lewu. Przykryję go teraz papierem, żeby mi tam nic nie naleciało. Jakieś pająki. Okej. Na razie to tyle. Minęło jakieś pół godziny. Olej się wyrównał. Dolałem troszeczkę, bo brakowało. Lubię utrzymywać poziom na górnej granicy. Gdy jest na maksa, czyli do tej górnej kreski, to biegi wchodzą gładko. Nie wiem, czy to tylko w moim przypadku tak jest, czy we wszystkich SV-kach. Po odpaleniu to wszystko przeleci przez całą magistralę, możemy znowu skontrolować. No oczywiście, gdy ostygnie i opadnie cały olej, możemy znowu skontrolować jego poziom. Ósemka również. Nie są to tutaj wyścigi. U Pitera w stodole wszystko jest na lajcie. Powąchajmy trochę spalin. Jak? Ile stawiacie? Odpali za pierwszym? Czy nie odpali za pierwszym? Zobaczę. Łańcuch trzeszczy. W tym roku będę go robił. Wszystkim za uwagę, dziękuję za wsparcie, za wszystkie lajki, za subskrypcje. LWG, pa, pa.